Cześć tu! Oluś, i tatuś, i... Co mnie... Słuchajcie, już to się stało tradycją, że co miesiąc robimy przegląd najświeższej prasy i to zazwyczaj Super Things. Dziś mamy dwie gazetki, znaczy jedna gazetka, a druga książeczka z naklejkami, gdzie rozwiązujemy zagadkę, wklejając różne naklejeczki, ale te naklejeczki możemy też wykorzystać i naklej sobie na coś innego. Wybór należy do nas, ale fajna jest przygoda. Ale dzisiaj jeszcze mamy oprócz tego gazetkę najnowszą Moji Pops, która właśnie, które wszystkie te gazetki wylądowały w sklepikach i w Żabkach, Empikach i innych tego typu ludzikach. Dobra, zaczynamy od Moji Popsów. Mam telefon, będę jak coś zbliżenia nagrywał, zobaczymy co coś będzie. To będzie ciekawego. Tu jest gazetka jakby z pierwszej serii, w której są dwie figurki. Pod koniec zobaczymy. Czyli pierwsza seria. I teraz tak. W gazetce mamy papierowe robótki. O! Ja myślę, że może to zrobimy na koniec, jak zdążymy z czasem. Coś z Moji Popsów. Chociaż ty gazetkę Moji Popsów chciałeś dać Szymkowi, tak? To może zrobimy coś z Thingsów, ale zobaczymy, co jest w środeczku. W środeczku jest instrukcja, znaczy nie instrukcja, tylko spis treści się to mówi. I mamy w spisie treści. Pikselki i piksele, ale nie hałasuj. Godziny, lody, o lodzio miodzio. Puzzle, zróbmy ami, kolorowe nutki. Lecimy dalej, tu mamy do kolorowania. Ja tam coś włączę, wam nagram, ale nie będę pokazywał całego. Ok? Też tak myślisz? Aha. Dobra. No to ja już może... Poczekaj, nie otwieraj jeszcze. 7 różnic. Ok, Olek, tak szybciuchem, znajdź tutaj 7 różnic. Pierwszą różnicę. No to pokazuj palcem, szybko. Pierwsza jest tu, nie ma, zamiast piłki jest serce. Jest serce. Nie, to jest na rysunkach. 7 różnic na rysunkach, a nie wokół. No to... To wszystko jest inaczej. Na rysunkach, kochanie. O, dobrze. No. No to tutaj ma inną minkę. Pokażmy. Tu ma taką minkę, a tu ma złą minkę. Dobra, jedno. Drugie. Kolejne jest tutaj. Znaczy tutaj, to znaczy gdzie? No w sensie... W sensie... Nie, przewidziałam. A nie, w monitorze jest druga, tu jest gwiazdka w monitorze, a tu jest kółeczko. No idzie dalej. Trzecie, wy widzicie, poczekajcie. Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Uśmiech, patrz na konsolę. Tu płytki leżą, tu gra joypadem tak samo, ma zielony kolor. Nutka jest taka... Widzę! Widzisz, gdzie jest? To czerwony, że i patrz, to czerwony. No to pokaż, czekaj, tu jest czerwone na joypadzie, a tu na tym joypadzie nie ma. Resztę musicie znaleźć sobie, sami nie będziemy wam zdradzać. Zobaczmy, co jest jeszcze dalej. Tu mamy Wolf, poczekaj. Wolfi zbiera kości po drodze do swojego siedziska. Niestety rozprasza się za każdym razem, gdy trafi na jakiś przysmak i gubi niektóre z nich. Policz, ile kości znalazła Wolfi, biorąc pod uwagę informacje znajdujące się pod wyżem. Czyli taka matematyczna, nie będziemy rozwiązywać. Co tutaj jeszcze? Czas na herbatkę, podróż pociągiem. O, to jest taka gra. Superosko. O, tu uczymy się godzin na zwykłym zegarku. Ostatnio mówiłeś, że wolałbyś taki cyfrowy niż zwykły, że na nim się nie znasz, a takim trzeba się też znać. Są oczywiście dwa plakaciki. Jeden fajny jest Rafi. Kolejne ukryte w rzędzie. Tu też trzeba znaleźć. Zobaczcie jeszcze to. W każdym rzędzie ukrywają się dwie identyczne Moji Popsy. Przyjrzyj się uważnie detalom. W każdym z tych są dwa identyczne. Znaczy dwa takie są identyczne, tu dwa takie, tu jest proste. Moim zdaniem... ale tutaj taką maminkę. No, czyli to nie jest identyczne, bo identyczne chyba są te dwa, tak. Przynajmniej tu. Tak mi to się wydaje. Jak mam rację, to postawisz mi kolację. Dobra, co tutaj jeszcze? Są żyrawki, czyli ciekawostki o żyrawkach, zobaczcie, ciekawostki o żyraweczkach. Nie będziemy czytać. O, i tu jest do złożenia, zróbmy am.
Poczekaj, już wytrzymaj, wytrzymaj. Już kończę. Olszu, wytrzymaj. Tu jest pierwsza do złożenia tak zwane radyjko grające, które można nosić na tu. Takie radyjko, zobaczcie, jest proste do złożenia. Najlepiej nakleić to na czymś twardym i potem to złożyć, wyciąć i posklejać. Reklamy Koki Los. Bardzo chciałbym to otworzyć z Olusiem, ale na razie nam się nie udało. Nowe Moji Pops. A nie, party już było, ale są nowe zestawy, bo ja tych zestawów nie kojarzę. Nie wiem, czy... Pokaż. Zobacz, widzisz? To są nowe. Nowe. Tutaj są rysuneczki, tu puzzle są do wycięcia. Zobaczcie, puzzelki można wyciąć, sobie właśnie nakleić i je... problem z takimi puzzelkami. Wycinasz je i no potem... Wycinanie. Nasze emocje. Okej, okay, są rysuneczki, jest jak zwykle w Moji Popsach na końcu maseczka do wycięcia, którą możecie sobie założyć. To tyle z Moji Popsów, zobaczmy, co tam w saszeteczkach. Pierwsze czajniczek. Tego czajniczek mieliśmy. Mieliśmy czajniczek, dobra. I co mamy drugie? Drugie mamy... krystaliczny. Telefonik z wyświetlaczem. Mieliśmy, nieważne, nie szkodzi. Tu nie o to chodzi, bo są... Takie rzeczy kupuje się dla gazetki. Teraz myślę, bo była gazetka. Otworzymy, Olusiu. Tak zwane naklejeczki. Gdzie jest? Mamy już srebrny monitor. A my mieliśmy srebrny monitor, trafiliśmy? Dobrze. Trafiliśmy srebrny monitor, pewnie... Właśnie nigdy nie wiem. Napiszcie w komentarzu, poczekaj Olusiu. Napiszcie w komentarzu, czy do wyborów tych są dwa srebrne, czy tam wszystkie rodzaje srebrnych, czy tylko jeden we wszystkich kompletach, czy można szukać. Bo moim zdaniem może być we wszystkich. Już niedawno robiliśmy taką... Co jest fajne, Olusiu? Że właśnie one mają zawsze inne minki. Że mają... Ma taką. No ale to nie mi pokazuj, tylko pokaż widzom. Ale widzowie wiedzą, w Moji Popsach jest właśnie fajne, że można zmieniać minki. Jedna jest taka, a druga jest taka. I można pozamieniać też z postaci. Jest taka sama. Nie, no jedna jest taka, a druga jest taka. Ale teraz, kochanie, teraz przechodzimy do Super Finksów, tak? Poczekaj, dobrze, wyciągnij, dobra. Mamy srebrnego, daj tutaj, pokażemy srebrnego, bo zaraz go schowasz, jest srebrny monitorek. I na plecach jest narysowany monitorek, oczywiście już pewnie wszyscy wiedzą, ale na Finksach, jak nie wiecie, co to za rzecz, mają na swoich płaszczach, pelerynkach narysowane, co to tak naprawdę jest. Dobrze. Lecimy, złapnie, jeśli potrafisz. Olusiu, teraz się skup. Wykleimy może dwie. Dobrze? No bo jest historyjka i musisz pomyśleć, które co wyklejamy, ok? Nie taką, tylko inną historię. Mieliśmy, tylko że inną historię. Przełączamy się na chwilkę na tą kamerkę. Zobaczcie. Wydawało się, że to będzie kolejny zwykły dzień w laboratorium profesora K. Kiedy nagle wydarzyło się coś nieoczekiwanego. W natłoku różnych zadań i pomysłów podstępny naukowiec nie zauważył, że jeden z jego eksperymentów ucieka. Iskra energii Kazum. Ta iskra to nie kto inny jak Neon Blast. Neon Blast. I teraz pewnie trzeba będzie tu pierwszą naklejeczkę wkleić. Pewnie tu tutaj jedną. Nie trzeba wkleić. Nie, tu nie trzeba wkleić. Na pewno. No na pewno, bo tu nie ma nic. Ale kochanie, za chwilkę. No Dziubdziusiu, mówię ci, że nie strona. Trzeba. Jest strona, ale tu nie ma nic. Kochanie, możemy nie zaczynać się znowu szkucić. Mundrusiu 1, być może. Teraz skupmy się tutaj na tym, zobaczcie. Wydaje mi się, że trzeba będzie nakleić tu i pewnie tu. Ale być tutaj może... Tutaj chyba pizzę może. Zobaczymy. W czasie swojej wędrówki Neon Blast nieźle narozrabiał w jednej z miejskich pizzerii. Tymczasem bohaterowie i złoczyńcy usiłowali go schwytać, ponieważ tym superbohaterem po swojej stronie zyskaliby strategiczną przewagę. Dobra, idziemy teraz do naklejek i tam będzie... A miałeś rację, no strona właśnie. Trzecia. Zwracam honor. Olusiu, stawiasz kolację, odklej. Jeszcze mówiłem, że profesorka. Oj. Oj, uważaj. Dasz radę? Strony. Dasz radę? Dasz radę? Dobra, przełączymy. I teraz wracamy tu, daj. Dobrze. Proszę. No ale odklej ode mnie. I teraz
dobrze nakryj. Jak myślisz, tu? Tu. Dobra, ale nie na napisach. Zaraz wam pokażemy, gdzie Oluś nakleił. Dobra, może być, zostaw, super. Jest idealnie, zobaczcie. Nawet ci przypasowało, zobacz, bo on tak ucieka. Zobaczcie, jest czadzior. Teraz drugiej, znaczy na czwartej i piątej stronie, z czwartej i piątej strony. Czwarta. I piąta. Mamy pizzermana. Mamy aż trzy. Znowu się na chwilkę przełączę. Znowu pizza. Pizza, tak, z pizzerman. Co tutaj, chrupy i tu z kanału wystaje gwóźdź, tylko młotek to jest. Dobrze, mówiłeś? Dobra, wyklejamy to, przełączamy się znowu z powrotem, ja tu podklejamy, czekaj. Mówiłem, poczekaj. Że pizza będzie właśnie w tym miejscu, gdzie myślałem. Poczekaj. Elisiu, panciusiu. A w ogóle nie wiem, czy wiesz, że już dawno tutaj nie nagrywaliśmy. Już 2 tygodnie nie nagrywaliśmy w tym miejscu, gdzie to było nasze główne miejsce. Wiesz o tym? Dobra, to naklej tam pizzę. Ja tu nakleję, zaraz wam pokażemy, jak to nam wyszło. Nie wiem, gdzie ten pizzerman. Super tutaj kit. Tak to jest, zobacz. Każdą kit, a nie super kit. A to był nawet taki cień. Taki cień więc był. Więc nie powiedziałem, że to był. Dobrze, a jak myślisz, to ten będzie tu? No, trochę źle nakleiłeś, panie cieniu. Wiesz o tym? Bo cień jest tu. I tu mamy pizzermana. Pizza gdzieś leci tu. Powiedzmy, zaraz wam pokażemy. Teraz pomyśl, kto tu. Tu będą chrupki. Ekstra. To ona mamy. Leży. Ona leży? Zobacz. Zaraz mi pokażesz, poczekaj chwileczkę. Ona leży, zaraz wam też pokażemy. Gdzie ona leży? No właśnie, widzisz, nawet ma takie tło. Jakie tło? No dobrze, ona leży, okej. Okay. No mówiłem. Czyli mówiłeś, ale nie w tym miejscu przykleiłeś, czyli znowuż miał rację. Mówię, jaki ten syn mój mądry. Na szczęście, jak się jeszcze mocno nie przyklei, można odkleić i dokleić sobie w odpowiednim miejscu i on będzie tu. I teraz wygląda to tak po naklejeniu. Pokażemy wam jeszcze tylko jakie naklejeczki, żeby nie zdradzać całej historyjki, prawda Olusiu? Dobrze, to zobaczmy, tu nie będę pokazywał. Zobacz, jest piniata, czyli kolejny. Jest kolejny, zakrywaj buzię jak ziewasz, bo to wszystko widać. Kolejne postacie, kolejny super, znaczy Kazum Kit i kolejny Kazum Kit. I resztę zobaczycie, jak sobie kupicie. Ten zestawik wam, moi drodzy, wiecie ile kosztuje? A nie wiem, nie jest napisane. Myślałem, że jest, czy nie ma. Jest. 34 zł 99 groszy. I zostaje. A, otwierasz teraz saszetkę? Olusiu. Olusiu, się żyjesz? Się nazywa książka z naklejkami. Książka z naklejkami, a się nazywa Złap mnie, jeśli potrafisz. Historię. Tak, bardzo dobrze przeczytałeś. Ja mówię, co on się zawiesił, on sobie czytał. Brawo, kochanie. Następnym razem ty czytasz historię. Czekoladka. To już otwórz drugą, bo zaraz pokazujemy wam gazetkę. A, i w tej gazetce jeszcze jest, to jest magnes. Niestety u nas na lodówce nie można magnes przyczepić, ale przyczepimy na koniec odcinku na naszych drzwiach wejściowych, tak? Bo one są metalowe. Ale na chwilę przyczepimy. Dobrze, ale pokażemy widzom, jak się przyczepia, tak? Zaraz pokażemy, bo już niedługo kończymy. Co tam drugiego dropnąłeś? Mamy kalendarz albo notes. Notes, bo jest z tyłu mazak. Po jednej w gazetce. Ale sprzątnij, kochanie. Jest też ten magnesik. To jest fajne, bo można sobie przyczepić różne rzeczy. I tu jest napisane, mamy wszystkie składniki niezbędne do super ataku, mówi Kazum Kit Pizzerman. Okej, lecimy, zobaczmy szybko, co jest w gazetce. W gazetce jest tak, przynajmniej napisane na przodzie. 2 mini plakaty, super komiks standardowo. W czasopiśmie Super Things, czyli otworzyliśmy magnes, otworzyliśmy. Oczywiście spis treści, zagadeczki, reklamy całej kolekcji Super Things, tak zwana 8 seria, chociaż się już nie numeruje, Kazum Kids się nazywa. I oczywiście reklama T-Racers, które otwieraliśmy. Otwieraliśmy te wszystkie zestawy? Tak, wszystkie? Mamy wszystkie zaliczone. Nie. Tak, wszystkie otwieraliśmy. Nie. Tak, którego nie otwieraliśmy? Którego, no? No
No tego. No czego? No którego? No tego. No, że... tego. I jak nie otwieraliśmy, masz... Mali, otwieraliśmy, to jest z pierwszej serii. A i co? To jest tak. No może w drugiej, ale otwieraliśmy zaraz, jak skończymy. O! Są opisani superbohaterowie i złoczyńcy. Ja wam tu też teraz troszkę włączę. Zobacz, jest jedna drużyna. Jedna drużyna złych i jedna dobrych. Każdy jest opisany. Któregoś przeczytać? Tak. Którego? Tego. Którego tego? Śpiocha. Śpiocha. Śpioch. To złoczyńca o niezwykłej mocy, kiedy bohaterowie miasta go atakują. Matt Knapp ich usypia. O, takie rzeczy. Kolejne jakieś zagadeczki z mocą Kazumów, czyli opisani są Kazum Kidy. O, tu jest kompletna drużyna. Wytnij te miniaturki i przeczytaj instrukcję na stronie 15, czyli do gry. Tu jest fajna jakaś gierka. Cel gry, najszybciej ze wszystkich zebrać wszystkich czterech członków drużyny. To może być fajne. Mamy super plakat Kazum Basketball. I z drugiej strony są, jak widzicie, postacie z Super Finksów. Olusiu, żyjesz troszeczkę? No nie patrzę. No patrzysz, a coś mów może. Powiedz mi, która ci się bardziej gazetka podoba? Czy ta... Z naklejkami. Z naklejkami? Mówię. Dlaczego? Ale w tej jest więcej rzeczy do zrobienia. Nie. Jak nie? Bo masz konkursy, masz też grę do wycięcia. Nie super, niesamowite super moce tu są na przykład. I są rysunki fanów Super Finksów. You know? Ale ładny, ale, ale to ładny. Jest wydrukowane. Nie, Michał 8 lat narysował, pozdrawiamy Michała. W sensie o to mi chodzi, że nie rysował ołówkiem. No nie rysował, to nie znaczy, że wydrukowane. Bo mógł, to może mama mu pomagała. Dobra, to tyle. Uważam, że jedna i druga fajna, a ta jest o tyle fajniejsza, że kosztuje tylko 12,99, mój drogi, wiesz? Czyli dropnęliśmy dwie postacie. Dzisiaj Oluś troszkę nie funkcjonował, znaczy nie współpracował, bo zajmował się innymi rzeczami niż tutaj mi pomagać rozgryzać. Nie kończymy, bo lecimy teraz, gdzie? Przyczepić ten mazaczek, czyli zaraz się widzimy. Znaczy mazaczek, co ja gadam? Magnesik, pa! I jesteśmy przy drzwiach, bo tak jak mówiłem, nasza lodóweczka jest obudowana i nie można przyczepić. Olusiu, spróbujemy, jak mocny jest ten magnes. Myślę, Oluś, ty pierwszy spróbuj rzucić tak, żeby się przyczepiło. Zobaczymy, czy dobry, ale nie aż tak daleko, uwaga. O, nie udało się, teraz tata spróbuje. O, nie, jeszcze raz, poczekaj. Ta-da! A wiesz, co jest fajne? Po co są takie magnesiki? Że na przykład chcesz zostawić mamie wiadomość. Już umie spisać, że mamuś, poszedłem z psem, wrócę za 5 minut. Podkładasz tu karteczkę i przyczepiesz. Bo to nie tylko fajnie wygląda, po to to jest. No dobra, to tyle, bo zjadą nas motyle. Jeszcze nie, nie, już koniec. Dobra, uwaga. O, lek, o, lek, o, jej, kamion. No chodźcie, pożegnamy. To tyle, bo zjadą nas motyle. Trzymajcie się, kochani, buziaczki, do zobaczenia następnym razem. Oczywiście za miesiąc znowuż sprawdzamy, co się dzieje w nowych gazetkach, prawda? Trochę Oluś będzie bardziej zaangażowany? Aha. No to dobrze. To nara nara, pa!